Prosto. Nie skręca jeszcze, prosto. Tak jak prowadzi nas woda. Nie za blisko brzegu i nie za blisko tej strony. Ten leje. Kręć w tę stronę. Ale i tutaj. Tak. Prosto. 2 metry. Tak jak ta woda wchodzi, w ten leje. Nie za blisko brzegu, bo też kamulce. Tak. A teraz daj się pociągnąć w bok. Tylko kontroluj. Dobra, kontroluj. Teraz już powoli, ale powolutku. Jeszcze nie. Bo tam też jest brzęda taka. Troszkę w prawo. Prawo. I tak trzymaj. Panie Waldemarze, wbił się pan z telefonem dokładnie jak wchodziliśmy na spójnię. No. Tak. Tak. Dobrze, dobra, w porządku. Dobra. Okej, okay, a myśmy już przeszli przez spójnię, także już jesteśmy przed tym ostatnim mostem i płyniemy do was. Ustaw się bokiem, żeby troszeczkę narzuciło. Wiesz, bo mogę też zejść w dół i sobie wykręcić i od dołu podnieść. Ale to ciężko będzie. Naprawdę? Od dołu by było łatwo. Bo tu mnie narzuca, wiesz, zejdę na dół. Ale tu cię narzuci skutę. Tak, że dupę ci narzuci, dasz gazu i wskoczysz sobie. Bo jeden nam ten ściągnęło. On się źle ustawił. Jest jeszcze jakieś wiosło, tą rufę trzeba będzie chlonić za chwilę. Takie
Teraz na lewo, tak. Do której strony się przesuwamy? Do lewej. A, bo trzeba będzie przywiązać. Tak, trzeba przywiązać, wleźć. Liny cymowe. Mamy tylnia gotowa. Dobrze. No i lin. Już jest. Kiedy wypuszczę, to po prostu jest. I to takie proste.